Wchodzimy na naszą postać Envy. Gdzie ostatni, z tego co ja pamiętam, ostatnia rzecz jaką ja zrobiłem, to było zabicie tego? Zabicie Fortisaxa? Czy ja źle pamiętam? Dobrze pamiętam, nie? Że to było ostatnie co my zrobiliśmy, że męczyłem tego jebanego Fortisaxa tylko dlatego, żeby go zmęczyć. Bo powiedziałem, że nie dam mu spokoju, dopóki ten frajer nie padnie. I chyba to był koniec. Ostatnio. Mamy build pod... Głównie Dexa już tak naprawdę teraz, to Arcane jest takie, bo jest. Ale dobra, będziemy dalej w to cisnąć. Powoli miałem zacząć iść w inne staty, nie? Miałem chyba do 50 w Dexa dojść i po tej 50 w Dexa chciałem iść w Arcane dalej, nie? Więc tak też zrobimy. Jakie mam bronie w ogóle? Plumbers plus 25, to jest git. I zmieńmy go może z powrotem, żeby on nie był krwawy. Bo teraz co, idziemy w stronę Astela, nie? Aż bić do Astela, to co ja muszę zrobić? Przejść przez tą obrzyganą, śmierdzącą, o nie, okej, dobra, obrzygana, śmierdząca to jest jedna rzecz, ale jeszcze musimy zdobyć miniatury Rani i tak dalej. Miniatura Rani będzie tam na dole, ale czy teraz ja nie potrzebuję, nie, klucz od tej, od Rennali jest do czegoś innego, nie? O, halo, czemu nie działa? Przecież to jeszcze działało. Dobry wieczór, będę dzisiaj ja znowu botem do czytania. Lord Smasher napisał... Lord Smasher 23, dobry wieczory państwu. Okay. Co moje oczy widzą, R uśmiech. Tak, jest Elden Ring. Ewunia się chyba zeźliła. Jak powiedziałem, że ja będę jej pracę dzisiaj odwalać, więc tak, mamy Elden Ringa. Skończyliśmy wczoraj tego, Armored Core'a, więc wracamy dzisiaj do Elden Ringa. Nie pamiętam co dalej, zabiliśmy tego gościa, więc cofnijmy się tu czy tu, across the roots. Pójdźmy tutaj, across the roots. I wbijemy się od razu do tej, do trumny, nie? Wbijemy się do trumny, popłyniemy sobie. Czy to nie, czy ja chciałem być gdzieś indziej. Ale dobra, czy ja stąd zejdę? Mogę tu na konia wejść? Mogę, dobra, to zejdziemy tędy, bo ja nie pamiętam, który jest ten drugi. Na bank mam go odkrytego już, ale to jest trochę inaczej. Boże, przez te parę dni, jak graliśmy w Armored Core'a, to była całkowicie inna kolorystyka, nie? Teraz będą mi się oczy przyzwyczajać przez długi czas. Czemu ta woda tak brzydko wygląda? Ona tak zawsze brzydko wyglądała? Nie wiem, teraz... I am trochę confused. Bo ta woda jest prawie biała. Tak, wchodzimy do trumny, zmieniamy płeć i płyniemy dalej. Tak jest. Jesteśmy Einzel River Main. I tutaj będzie laleczka Rani, dobra. Czyli nie muszę się tam do jej wieży cofać na razie przynajmniej. Zawsze mam problem z tym questline'em, nie? Zawsze zapominam co jest gdzie. Dobra, trafimy tutaj na tego, na... Live'a jako najeźdźce, nie? Więc zmieńmy sobie, czekaj, Live to jedno, będziemy też musieli przebiec przez jezioro Zgnilizny, a to jest trochę większy problem. Mam nadzieję, że Zgnilizna jakoś nie gryzie mocniej w tym modzie niż normalnie, bo jeśli tak, to będzie słabo. Ash of War, ja chcę coś, nie chcę już krwawienia na tym, zróbmy coś normalnego, tylko co normalnego. Golden Vow i niech będzie, Lightning, tak? Lightning się skalował z Dexem. Więc tak zrobimy. To możemy ściągnąć, czy ja mam żółwia? Mam żółwia. Dobra, i lecimy dalej. Jak tam wam sobota minęła? Ja dzisiaj w ogóle miałem mindfuck, bo się przebudziłem dzisiaj. Była koło 6 z hakiem. Budzik mi zadzwonił, nie? Bo ja mam budzik taki do pracy ustawiony, koło 6:50, coś koło tego. I on sobie zadzwonił. Ja taki nieogarnięty, tak się budzę, o ja pierdolę, zaspałem, no chyba nie zdążę już, nie? I tak dopiero jak wstałem, dosłownie z łóżka, tak sobie pomyślałem, czekaj, kurwa, dzisiaj jest sobota. I od razu miałem takie po prostu, wiecie jaka jest taka ulga, nie? W momencie, kiedy jednak się okazuje, że jest wolny, a nie, że musicie iść do pracy. Więc bardzo mi ulżyło. Jadłem wczoraj stare masło i często gościłem na tronie. Oj, to niemiło. To bardzo niemiło. Gdybym powiedział nawet, że trochę współczuję. Dlatego wydaje mi się, że Uzyf miał tutaj rację, że on w ogóle nie je masła. Ja w sumie też nie kupuję masła. Ale głównie dlatego, że ja nie jadam kanapek? W ogóle, od kiedy się przeprowadziłem tutaj do Wrocławia, ja nie mam czegoś takiego, że kupuję chleb na przykład. Czasem jak powiedzmy wiem, że będę jeść tak jak dzisiaj na przykład jajecznicę, sobie kupię dwie bułki i tyle, ale żeby kanapki robić, to nie bywa u mnie za często teraz, szczerze mówiąc. Zazwyczaj kanapki nie zawsze jadłem u rodziców właśnie, jak byłem. Okej, ja sobie po cichutku zgarnę tylko te itemki i spierdalam. Naura? Ne! Od poniedziałku wracam do pracy po urlopie, masakra jest, tak mi się nie chce, że głowa boli, no. To wczoraj gadaliśmy, nie? Że powroty do pracy
i do szkoły po wakacjach czy po urlopie. Czy to jest runa? Tak, to jest tragedia. Dlatego ja mam o tyle dobrze, że ja nie biorę urlopów, hehe. Chociaż no, muszę w końcu klepnąć urlop na ten Lies of P koniecznie, nie? Bo premiera się zbliża wielkimi krokami. Raczej nie powinienem mieć problemu z dostaniem tego urlopu, nie wydaje mi się. Ten tylko tydzień, nie? Na wychillowanie. Pogranie sobie na spokojnie. W gry komputerowe można się tu skłonić, nie można. Tam do góry nawet nie idę, idziemy po prostu do Astela. Tak mi się wydaje. Mamy już taki endgame'owy gear tak naprawdę, nie? Jedyne co bym chciał zmienić tutaj, to to, że w pewnym momencie trafimy na endgame taki gruby. Typu Radagon i Bestia. I tam moje krwawienia, czy cokolwiek innego się w ogóle nie przyda, nie? Czemu ta mrówka ma różowe oczy? One tak zawsze miały? Nie. No a jak tak już gadałem o tym budzeniu się, nie? I takich, oh fuck, dziwnych rozkminach po pobudce. Czekaj, co? A to nie było nigdy na podwyższeniu, czy mi się wydaje? To nie było nigdy na podwyższeniu. O nie, hej. Czy oni tu dodali wielkie kamienie, żeby nie dało się wejść tutaj z dołu? Ale kurestwo. Czy chyba musimy zrobić ten pseudo dungeon teraz. Tu się zawsze dało wejść normalnie, ale tu było płasko. Pita. No to wracamy. Jak to zrobię, co mam zrobić ten poniedziałek, kiedy potem urlop do końca tygodnia? O Jezu. A to będzie jeszcze gorzej później, jak wrócisz. To się jeszcze bardziej ci się nie będzie chciało. Oła. Dobra, wracamy do ogniska, usiądziemy jeszcze raz i chyba musimy przejebać się górą jednak w takim razie, skoro ten mod mi pozwala iść dalej. Wiem. Świadomie chcę sobie sam zaszkodzić. No, to nie jest zaszkodzenie sobie, no. O ile odpoczniesz. Czasem trzeba odpocząć, nie? Ja też czasem mam takie coś, że nie wziąłbym urlop, ale nie chce mi się blogować specjalnie do systemu, dawać podania i tak dalej. I to jest jedyny powód, to wiesz, kiedy ja nie biorę urlopu. Bo tak naprawdę mam dużo dni do wykorzystania też, a niekoniecznie... A właśnie, nie pogadałem jeszcze z babą Rani, małą Rani. A muszę ją przegadać, nie? Bo jak jej nie przegadam, to nie wyskoczy mi Blythe. Okej, powtarza się, dobra. No, jeszcze tak wracając do tego budzenia się. To z kolei w tygodniu miałem, tak? Że któregoś dnia po pracy poszedłem sobie się przekimać. Bo byłem mega zmęczony. Byłem mega zmęczony, nie miałem siły na nic dosłownie. I dosłownie jak się położyłem 16:30 jakoś, tak obudziłem się po 20 dopiero. Taki w chuj nieogarnięty. I tak patrzę za okno, widzę, kurde, tak ciemnawo, nie? Myślę, ja pierdolę, to już jest pewnie 6 rano, zaraz muszę się do roboty zbierać, nie? I zacząłem wstawać, ubierać się, szukać telefonu, portfela i tak dalej. A okazało się, że nie. O, nie mam kamieni. No trudno. A okazało się, że nie. Że jest, kurwa, późny wieczór po prostu. I tyle. Mogę sobie spokojnie chillować dalej. Tylko zazwyczaj jak idę spać w ciągu dnia, to problem jest tego typu, czy ja tam chcę iść w ogóle? Dobra, wezmę. Ula już spadła, czy jeszcze nie? Hej! Daj mi item. Nie, proszę. Ale to boli, jeszcze mocniej w tym modzie niż normalnie. Let me out. To na mnie druga czeka, tak? Okej. Okay. Yeah. Problem w tym, że jak śpię po południu i rzeczywiście takie długie drzemki mam, to jest to, że jak później wstaję, to nie chce mi się spać w nocy. I fajnie, że się przekimam w ciągu nocy, ale gorzej jest to, znaczy w ciągu dnia, ale gorzej właśnie, że później nie mogę spać w nocy, nie? A tu kolejna kula spadnie, nie? Czy nie? Nie? To po prostu tylko oni? Okej. I później przez to, że się przekimałem w ciągu dnia, siedzę znowu do 3 w nocy i później rano, jak wstaję, to jestem znowu niewyspany. I ten cykl się, kurwa, później zakleszcza jeszcze mocniej, że codziennie jestem, kurwa, niewyspany. Strasznie mnie to wkurwia. Ja mam tak na pierwszej zmianie, jak się drzemno, no właśnie. Nie robię drzemek, bo później w nocy nie potrafię zasnąć. To właśnie miałem podobnie. Znaczy nie, że nie potrafię, nie? Jakbym się, nie wiem, bardzo postarał, to bym zasnął. Czemu to jest łaska? Czy to będzie boss? Znowu? Tu nie ma łaski normalnie, nie? Jakbym się bardzo postarał, to bym się ten... Siemanko Groźniak, dobry wieczór. To bym zasnął. Ale najgorsze jest to, że ja nienawidzę na przykład kłaść się spać. Czy ona będzie bossem znowu, tak jak tam za poprzednia była? Czy mogę wyjść po prostu bokiem, standardowo? Chyba mogę wyjść, okej. Że ja się położę czasem i mam tak, że... No, to co, Paweł, idziemy spać. Spanko, nie? I leżę, kurwa, przerzucam się z boku na bok. Patrzę na TikToka, bo nie mogę zasnąć. Włączam YouTube'a, bo nie mogę zasnąć. I koniec końców to moje zasypianie, jak jestem niezmęczony, jak nie chce mi się spać. Kończy się na tym, że ja przez 2 godziny siedzę na tym. Siedzę na TikToku, na YouTubie. I jak położyłem się, powiedzmy, o tej 9, 23,
tak do trzeciej w nocy, czy drugiej w nocy i tak siedzę na tym, na jakichś tam innych gównach, bo leżę, ale spać to kurwa nie mogę, nie? Na PC gramy, tak, na PC. Kilka pytań technicznych, pewnie, proszę bardzo. Dobra, jesteśmy od góry, nie? Tak jak chciałem być. I teraz tu mogę kurwa normalnie przejść. Ja pierdzielę. Jaki mam monitorek? Ojej, nie powiem ci dokładnego modelu, ale mam trzy monitory. Wszystkie są od IAMY. One nie są jakieś super, super, super mega sztos. Wszystkie są od IAMY. Dobra, tu już mogę zejść. Moim głównym monitorem jest 144 Hz 27 cali 1440p. A moje dwa boczne monitory, po lewej i po prawej, to są 24, zwykłe 1080, 60 Hz. One kosztowały, te poboczne, wiem, że dalej je produkują mniej więcej bardzo podobne. One kosztują 600-700 zł za sztukę nówka, a ten główny, co mam na środku, kosztował mi jakieś 1400, więc są. Ja lubię IAMY, nie wiem czemu. Jakoś tak, nie, bo te dwa monitory, które mam po bokach, kiedyś były moimi głównymi monitorami, nie? A później stwierdziłem, że chcę coś większego, chcę coś większą rozdzielczością i tak dalej. Więc wziąłem ten konkretnie. I tam z tyłu, tam gdzie leci teraz sobie ognisko, to jest też IAMA, tylko to jest IAMA 4K60. I ją kupiłem konkretnie po to, żeby do PlayStation podłączyć, nie? Specjalnie. Tak naprawdę ona chyba nigdy nie była tam. Nie była podłączona pod komputer ani razu. To się w ogóle, jaką masz ustawioną? 440p. 1440p. I dziękuję za followka, groźniak. Zawsze gram na 1440. Problem w tym jest, że to jest taka dziwna rozdzielczość, która nie lubi jej zmniejszania, tak bym powiedział, w grach. Jeśli włączę na 1440p monitorze w 1080 jakąś grę, to wygląda to paskudnie, wygląda to strasznie. Ale z kolei jak mam 3080 i bym na 3080 leciał... Kurwa. Na 3080 leciał z 1080 rozdzielczością, to by było marnotrawienie potencjału tej karty graficznej, nie? Więc no. A 4K to jest w ogóle overkill, bo 4K żadna karta graficzna nie osiągnie na maksymalnych ustawieniach 60 klatek nawet. Jak dam DLDSR, w sensie skalowanie? Nie lubię tego skalowania, wiesz? Nie lubię tego skalowania, bo ono trochę zabija mimo wszystko... Oh, Shadow. Znaczy, karta graficzna nie jest problemem, o, tak powiem. Ja nie potrzebuję DLSR-u. DLSS-u ani nic takiego. Najgorsze jest to, że minusem mojego komputera największym jest jego procesor, nie? Przypoizował, skurwysyn. Bawi, mimo że jest botem. Mogę? Dasz mi włączyć? Okej. Okay. On w ogóle jest jako boss, what the fuck? Dopiero zobaczyłem, że on ma bara normalnego bossowego. No i pije, tak? Nie, ty gnoju. Chciałem przytrzymany ciężki. To był zły pomysł. On tak zawsze robił? Czekaj, tak to boss, to ja się napiję tutaj ładnie. Mogę mu backstaba wjebać? Pewnie tak, tylko nie trafiłem. Po co ja tu griduję? Paweł, nie! Ten drugi jest opóźniony, nie można tak na hama. Okej, okay, zgon. Okej. Okay. Poczekaj, wujek! Fuck. Monitor... Siemanko i tak, dobry wieczór. Z DLSS jak obraz, jak mydło rozmazane. Znaczy zależy jakie, nie? Jest DLSS tam quality i tak dalej. Ale ja, jedyna gra, gdzie ja włączałem DLSS, to jest Tarkov. Ale Tarkov z kolei bardzo mocno polega na procesorze i czy mam DLSS-a włączonego, czy nie mam, to słabo wygląda, nie? Myślę, że DLSS-a bym się bawił, jakbym grał rzeczywiście w 4K, miałbym kartę graficzną z tej nowej generacji, z 40-tek, no bo ona ma DLSS 3.0 i tak dalej, nie? Czy nie ma tu licznika zgonów? Powinien być, czekaj, jak go wyłączyłem, jak graliśmy w tego, nie? I od razu dodamy, cyk. Więc tak, jest, zapomniałem, dziękuję za przypomnienie.
twórcy nie optymalizują gier, bo chuj DLSS i może... No, to jest problem. To jest problem naszych czasów teraz. Nie ty wujek, mnie też, jak inny wujek. Wujek Blive. Działa super wyraźnie, a w LD nie masz problemu, o proszę. Znaczy, to zależy też, jak sam deweloper wprowadzi tego DLSS-a, nie? Bo nie każdy DLSS jest równy innemu DLSS-owi, nie? Tak jak mówisz, możliwe, że właśnie w innych grach działa ci dobrze. Tylko, że pilarce nie są w ogóle wymagające graficznie, nie? Ty przeżyłeś jeszcze? Ja pierdolę. Bo pilarcy to jest taki typowy RPG 2D, prawie że 2D. No on nie jest 2D, ale jest prawie 2D. jest tak oldschoolowy mocno, nie? O, tak powiem. Niewiele się w nim dzieje, to jest turówka. Elden Ring chyba długo po premierze dostał DLSS. Na pewno długo po premierze dostał RTX. A DLSS to nie wiem nawet, szczerze mówiąc. Ustawienia graficzne w NVIDIA, skoro gram w natywnej rozdziałce. Standardowe. Tutaj też mam maksymalne. Jedyne co mam wyłączone chyba. No mam wszystko na maksimum, quality settings, a tu mam off. Bo z ray tracingiem mi już spadają FPS-y, nie? Ale ja mam 3080, więc... No to jest już karta graficzna, która była tym, jak to się mówi, plagowcem. Nie włączyłem buffów znowu, nie? Znowu za szybki roll, Paweł. Umrę. On ma takiego graba? Okej! To nieźle. Mój PS5 na AC6 w drugiej fazie walki z L240 się dusił strasznie. AC6 to jest kolejna gra From Software, gdzie jest, jak jest dużo na ekranie, a w Armored Core często jest dużo na ekranie, to trochę te FPS-y spadają, nie? RTX sprawia, że gra nie tak. Ja dlatego mam wyłączony RTX. Bo mimo, że mam kartę RTX, to ten RTX w Elden Ringu po pierwsze mało daje, po drugie widziałem porównania screenów między jednym włączonym RTX-em, a drugim RTX-em wyłączonym. I szczerze mówiąc, często to, co było bez RTX-a, podobało mi się bardziej. Te normalne cienie i normalny lighting. Ja też coś streamuję, ale nie reklamuję się na innych kanałach. Dobra. Teraz będę pamiętać, żeby włączyć sobie buffy przed walką z nim. Ale czy on normalnie też ma tego graba, czy nie? Ja... bo on... On normalnie nie jest bossem, nie? Tutaj. On normalnie jest po prostu tutaj takim śmietnikiem, który przychodzi, spuszcza mu się w pierdol i koniec. Musiałeś uciec w tamtą stronę. Teraz mi zerze Deathblade. Dobra. Nie pamiętam, że mi ograba. No właśnie, ja też nie, ale ta animacja wyglądała tak dobrze, że wyglądała jakby to było normalne u niego, nie? To nie wyglądało jak zrobione przez modera żadnego, ani też nie wyglądało jak coś, co... Nie wiem. No nie, jak... O nie, teraz mi... Ja pierdolę! Nie wierzę, co on mi robi. Nie wierzę, co on mi robi po prostu. Czekaj, jakie mam w ogóle te na sobie? Może bym się rozebrał, żeby być letki? Mogę? Ojej, czapki to ja nie chcę ściągać. Ale z czapką już mam medium load. To może być zły pomysł, nie? To może być bardzo zły pomysł. Ale spróbujmy jej! To nie próbuje ten... coś tam, nie? Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Bo chodzi mi o tą, po pierwsze, jedną klatkę więcej iframesów, bo w tym modzie przypominam, że klatek iframesów jest mniej niż normalnie. Kurestwo. I na light rolach mamy normalną dopiero ilość, plus dalsze role. No i stałem w gównie. Za długo. Bez zbroi mam mniejszą odporność, nie? Na Deathblade. Odporność na Deathblade może być przydatna. A co by się... chciałem powiedzieć, co by się stało, jakbym po prostu przeleciał przez nich? Gibbon 2105. Cześć wszystkim, przepraszam za mnie wczoraj nie było, ale piwny piatek mi, ale ma swoja droga, pewnie nie myślisz, że cię zapytam, kiedy robię Euro Truck Simulator 2 z... Nigdy! Nigdy nie będzie Roblox 2 Simulator Euro Truck. Dobry wieczór, Gibbon. Widziałem, jak pisałeś na tym. Jak pisałeś na... Czy tu jest ściana teraz? I oni nie wejdą? Nie wiem, kurwa. Widziałem, jak pisałeś na Discordzie. Pitta helwete. O no nie, i znowu kurwa Maliket. Ja pierdolę. Jakaś klątwa, że zawsze w piątek mnie nie ma, bo ty imprezujesz. Widziałem, że tam urodzinki chyba jakieś były, tak? Kolejne. Dobrze, korzystaj z imprez. Ja pamiętam, jak ten, przyszedł ten moment w moim życiu, jak byłem w liceum na przykład. I wszyscy mieli osiemnastki, nie? To był mój rocznik, że mój rocznik miał osiemnastki. Więc praktycznie na przykład tydzień w tydzień ja wracałem do domu nieźle porobiony, że tak powiem.
bo co tydzień ktoś miał 18. Plus moi starzy też nie byli szczęśliwi z tego powodu, bo nie dość, że wracałem pijany, to jeszcze brałem od nich kasę, bo przecież trzeba zawsze coś kupić, jakiś prezent komuś na 18, nie? A no jako gówniarz przecież nie mam swoich własnych dochodów, więc co, od rodziców się brało kasę. Zazwyczaj to były jakieś małe kwoty, nie? 18 to nie były jakieś mega urodziny, na które się dawało kosmiczne prezenty. Myślałem, że będzie blid już. Ale no, nie wypada też z pustymi rękami przychodzić, więc zawsze się składaliśmy. Parę osób na coś ciekawego. To jest grab, tak? Ja pierdolę. Mój kumpel jeden miał fajny sposób na prezenty na 18, właśnie żeby jakoś się mocno nie wykosztowywać. To każdemu na 18 kupował los na lotto. Ała. I mówił, że słuchaj, to jest wygrany los na totka. Ale nie, Maliket! Kurwa, jak Maliket na mnie trafi, to jest chuj. Ale jak wygrasz, to się dzielimy na pół. Dzielimy się na pół tą wygraną. I zawsze każdemu kupował ten na totka los właśnie. Działo się, ale żeś przypomniał, na osiemnastkach, no... Osiemnastki to były jedne z najbardziej dzikich imprez, niektóre najbardziej dziwnych i najbardziej pojebanych, na jakich byłem chyba w życiu. Nawet na studiach nie było takich imprez jak na osiemnastkach niektórych. Nie na każdej, ale no niektóre były naprawdę interesujące. I na tyle interesujące, że to nie jest coś, o czym ja mogę mówić na głos przy publice. To było greedy, wiem, ale chciałem to zrobić. Greedy! Miałem nadzieję na stagger. Nie było stagera. Jeszcze raz. To też nie był stagger. Dobra, to... Wykrzyknik greed. 80% tylko? Coś nie tak. Za mało. Ja na przykład po alkoholu, jak byłem właśnie w liceum, gdzieś tam na tym przełomie liceum a studiami, miałem takie coś, że bardzo często ludziom prawiłem komplementy. Wszystkim, każdemu po kolei. Jak byłem pijany, to każdy był moim najlepszym przyjacielem po prostu, nie? I no, to często nie byli nawet moi znajomi czy ktokolwiek, nie? Tylko ludzie, których losowo spotykałem na ulicy. Ale lepiej w tę stronę, nie? Aniżeli być chujem po pijaku, prawda? No nie widziałem tego graba kurwa nigdy. Oprócz tego, że dzisiaj. Ten grab mi jeszcze nabił. Ten grab mi nabił blida. Będzie stagger? Nie będzie, ale będzie blid. Dobrze. Nie mam staminy, dobrze. On dopiero się leczy. Dopiero zaczynam wyczuwać jego ataki. Dobrze, kurwa, teraz umrze. Musi umrzeć. Live. Nie doleciało! Come on! Umrzyj! Dobrze, kurwa. Pięknie. Pięknie. Zawalczone. Ja też. Uzyw podkreślenie. Pierwszy spacer z dwoma psami naraz zaliczony. Solo to niewykonalne, ale razem z tatą się udało i wynik jest lepszy niż oczekiwaliśmy. Prawie. Prawie idealnie współpracowały, zwłaszcza jak na swoje różnice wiekowe i inne. No to nieźle, bo ja pamiętam jak my mieliśmy jeszcze dwa pieski naraz właśnie, to tak jak mówisz, że samemu wyjść z nimi, tak żeby trzymać je na smyczy i żeby każde we swoją stronę osobną nie biegło, to było niemożliwe do wykonania. Więc no, było ciężko. To jest mega challenge, żeby mieć dwa psy, które no, nie każdy jest behawiorystą i nie każdy wychowuje swoje psy idealnie, nie? Nie każdy się na tym zna, mimo że każdy z nas się stara. Plus moje psy do mnie przyszły już jak miały co najmniej rok albo dwa lata, nie? Więc to nie jest tak, że my mieliśmy od szczeniaków i mieliśmy szansę w ogóle je jakoś od najmniejszego wychowywać. Więc moje psy były pierdolnięte po prostu troszeczkę, nie? Miały każdy swój charakter i wyprowadzić dwa na raz to była naprawdę sztuka. Dobra, potrzebujemy czegoś, co daje mi dużo tego obrony na, jak zawsze, nie pamiętam, chyba immunity po prostu, nie? Ale zobaczmy. Nie, halo. Item type, ale ja chcę...
Help, Explanation i tak. Immunity daje na rod, tak. Czyli dobrze mówiłem. Pod końca to został z małą trzy bloki dalej i gadały sobie z innym szczeniakiem. O proszę. A Patty już odpaliła silniczek na powrót, więc tak się rozdzielić nie da. Ale jakby były obok siebie, to tak sensownie to wyglądało. Moje psy zawsze ciągnęły. Zawsze. Jeden w jedną stronę, drugi w drugą stronę i jak się z dwoma nimi naraz wychodziło, to był problem, nie? Pytanie na przykład, w jakim ty miejscu mieszkasz dokładnie, nie? Bo ja miałem o tyle dobrze, że miałem dość blisko na przykład lasek, nie? Więc najważniejsze było, żeby z nimi do lasku dojść na tym, na smyczy, a w lasku można było je puścić, żeby sobie polatało, nie? O tyle dobrze, że zawsze wracały, więc same czasem nawet na przykład były wystraszone, jak mnie zgubiły z oczu, więc wtedy mnie szukały, nie? Więc ja krzyczałem, Sherry, bo Sherry się nazywała moja suczka, nazywa, i Carbo, i oni tam przybiegali do mnie, nie? Dobra, ktoś, co ma dużo odporności, dosłownie odporności, immunity. Już to robiłem wcześniej, nie? Żeby latać po Scarlet Rocie, ale nie pamiętam, gdzie to było nawet. I to był set ten, chyba co na samym początku dostałem, nie? O, ten ma więcej. 25. Tu nie patrzymy na role lekkie czy ciężkie. A czy nie, na ciężkie lepiej, nie. Ale na samo immunity. Lasku blisko nie mam, ale przynajmniej trawniki mamy na osiedlu, spoko. A nie kawałek siana na rogu przy żabce i 30 psów na to sera, jest gdzie podreptać. No, ale właśnie, bo ja na przykład jakbym miał psa tutaj u siebie, tak jak chcę mieć kiedyś w końcu, jak będę miał mieszkanie, gdzie właściciel mi pozwoli, albo będę miał swoje mieszkanie, ja będę właścicielem, hehe, to bym bardzo chciał mieć psa, ale jak się ma psa w mieście, to trzeba po nim sprzątać, nie? A kiedyś gadaliśmy już o sprzątaniu kupy, jak mocno mnie to brzydzi. Więc tego się najbardziej boję. Jak mieszkałem na wsi, po pierwsze mieszkaliśmy na wsi, po drugie moje psy latały po lasku. Nikogo nie obchodziło, czy w środku lasu ktoś zbiera kupę, nie? Po swoim psie. A jakbym mieszkał tutaj, to bym musiał to robić, nie? Bo zawsze się znajdzie jakiś wścibski sąsiad, który mnie podpierdoli na przykład, nie? A kupki po psie zbierasz? No właśnie, to jest dobre pytanie, nie? Chyba mnie powaliło, bo chcę znowu Bloodborne'a przejść, czemu powaliło? Bloodborne to jest fajna gra, tylko że nie ma 60 klatek. Dobra, czyli mamy to. Bolusy jakieś mam? Nie mam bolusów. Mam 5, okej. 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 Ja chcę tu przebiec na Hama. Po prostu. Okej, okay. Nabija się, ale nie zdążyło się nabić. Dobra, poczekamy chwilkę. Znaczy ja bym się po prostu ten... źle czuł. Źle czuł z tym, nie? Makasu 6! Dziękuję za subskrypcję. Dobry wieczór. Witamy serdecznie wśród subskrybentów i dziękuję za wsparcie. Dobry wieczór. Chcę jeszcze grać w Metal Gear Solid 5, bo pobrałem. No słuchaj, ja czasem też tak mam na przykład, że chcę sobie pograć w jedną grę, bo sobie właśnie pobrałem na przykład. A koniec końców włączam ją na przykład na 5-10 minut, po czym wracam do gry, którą przeszedłem już 15 razy. Tak mam bardzo często, nie? Że na jakąś grę się nahypuję czasem, po czym pogram w nią chwilę i wracam do tego, co znam najlepiej. Jesteśmy... człowiek jest bestią przyzwyczajeń, nie? Jak to się mówi. Więc no... lubimy to, co znamy bardzo często, nie? Dlatego ja uwielbiam latać te rany w Elden Ringu, w Soulsach i tak dalej. Ale lubię też nowe gry. Tak, na przykład jak graliśmy w Armored Core'a. Ja powtórzę to, co mówiłem wczoraj, trochę krócej, ale powtórzę, co mówiłem wczoraj, że Armored Core to jest gra, chyba wielokrotnie już to powtarzałem, a i to nie boli jakoś mocno. To jest gra, której ja się nie spodziewałem, że aż tak mi się spodoba. Dlatego ciągle mi boli. Ej, jego tu nie było normalnie. Ciągle mnie boli, że no nie przyjęło się aż tak dobrze na kanale, jak bym chciał. Mimo, że to jest gra From Softu, nie? Mimo, że to jest gra From Softu. Mam nadzieję, że Lies of P się ludziom bardziej spodoba. A miesiąc później Lords of the Fallen. Czemu Scarlet Rot ciśnienie aha, jest przeniesione na lewo. Tak, na lewo. Tu pode mną się nabijają wszystkie status efekty, nie? Tak samo jak byliśmy te... jak one się nazywały? Te jaszczurki, te śmierdzące z oczami, które nie są oczami. Fuck! Nie! Wyjdź stamtąd! Wyjdź! Okej. Okay. Tego gościa tu normalnie nie ma.